Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony LBK i znajdujemy się ponownie w Asynie. Tak, ponownie będziemy tutaj latali i szukali różnego rodzaju rzeczy. Tylko jedna rzecz na sam początek. A kurczę, mam te misje do zrobienia. Dobra, to zróbmy to wspomnienie. Jak tylko... Muszę go złapać, tego gnoja. Zaraz uciekł. Dobra, nieważne. Walcie go. Pójdźmy Asynem, mianujmy Asynem, bo jeden z naszych może teoretycznie już nim zostać, więc zróbmy to. A przy okazji zrobimy od razu misję. To najpierw tutaj wyskoczmy. Pytanie tylko, czy to jest na tym terenie, czy nie. Tak, jest tutaj, okej. Okay. Więc możemy na spokojnie. Tutaj to jest? Nie tutaj, czyli u góry. Aha, okej. Okay. A tak, ale to jest gołębnik. Dobra, tutaj go nie mianujemy asynem chyba. Ale cóż. No po prostu pójdźmy do gołębnika. A tak, bo miga mi nawet, kurczę, ta moja kryjówka główna. Super, asyni. Okej, ona może zostać asynem. Mamy dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę, siódemkę, ósemkę, dziewiątkę, dziesiątkę, jedenastkę osób, które mogą zostać asynami już. Wow. Okej, tylko ona jeszcze potrzebuje tej do broni. Dodatkowego tego, no to dobra, to w takim razie ją wyślijmy na jakąś misję, piątkę najlepiej, na piątkę, żeby jak najszybciej zdobyła tego expa. Pewnie tylko, czy tylko jedynka jakaś, 1800 expa, to na trójkę, ale ona zrobi to sama? Da radę sobie, czy nie? 220 pd. A kurczę, bo źle przeczytałem, że to jest 1800 pdk. Okej, okay, a tutaj zrobi to sama, czy nie? Też da radę sama, okej, okay, to niech będzie. Skoro może zrobić to sama, to niech to zrobi. No cóż, jeszcze na razie nie wysyłam, bo na razie tą trzeba ostatnio podexpić też. Chciałem mieć, wiecie, full po prostu max asynów, jeśli chodzi o to. Okej. Okay. Kurczę, niestety mam dość wysoki wskaźnik poszukiwań, to mnie troszkę wkurza. Ale myślę, że sobie damy radę. Myślę, że to nie będzie jakiś wielki problem. Ogólnie całkowita synchronizacja tutaj u nas jest na razie na poziomie 40 kilku procent. 44 bodajże tej gry, ale wiadomo, no nie zrobię tej setki niestety. Jak to zrobić? Co jest... Nie mam pojęcia, jak mam to zrobić, w sensie... Gdybym wiedział, to by było dobrze, co? A, shift, okej. Okay. Z tej strony musiałem to zrobić. Jest jabłko. O, i idzie już w bordzie. Looking for this. It ain't now, assassino. My sword will take your life. I zatrzymałem się pomocy jabłka. Właśnie. Zaczyna okaże mi się zabić nawzajem. Będziemy musieli po prostu... A nie. Myślałem, że będziemy musieli zabić Cezary Borgia. Tak on się nazywał, tak? Cezary Borgia? Czy nie? Cholera, a bo ja za własne AP tej będę płacił. Płacę własny HP za to, okej. Okay. Dobrze. Nie, one, nie mogę nic innego wybrać. Ale dobra, jest ten. Odnowiło nam się HP, ono bardzo szybko nam się tutaj odnawia, jak używamy jabłka, rozumiem. Trzeba po prostu uciec teraz z Watykanu. Czyli teoria była taka, w sensie założenie tego, że nie użyjemy ani razu jabłka. Nie damy się też zabić, nie? Nie tak, jeszcze raz. To samo, tylko że w tą stronę. Okej, okay, umrzyjcie. Chodź tu, asynie. Trzeba uciekać jak najszybciej. No i też nie jest koniec gry, bo cholera, wtedy się okazuje, że na cholerę tych asynów szkoliłem, nie? Ale znowu teraz widzicie, znowu ich nie mogę przyzwać, prawda? Wszystkich, bo... No to jest taka misja, że po prostu no, nie da się. Najbardziej sensownie to jest wytłumaczone. Jak się biją? Okej, okay, prawie uciekliśmy im.
Jesteśmy już poza. Dobra. Miałeś teraz tylko tutaj wystarczy stanąć? I tak. Ja oni się będą bić tutaj. Stąd spadam już powoli. A może inaczej. Skoczę do wody. Nurkowanie jest pod spacją. Okej. Okay. Znowu spacja. Okej, okay, nie powinni jeszcze raz znaleźć. No właśnie, udało się. Super. Nie, ciężko byłoby mi tutaj zrobić tą synchronizację na stówę. Jak widzicie, troszkę się śwituję przez to, że mam białą koszulkę, bo niestety mam tak ustawionego green screena, że biały też bardzo łatwo zbiera. No i oczywiście białe tło wali mi po green screenie i on się przez to psuje. Widzicie, już się naprawił. Rodrigo Borgia is dead. And Cesare? Poison. Alive. We must not allow him to assemble his remaining supporters. The coming weeks are critical. With your aid, I will hunt him down. My men will patrol the city, but we might need an army. We have one. A, czyli już będziemy kończyć, kurczę, jednak tego asyna. Oj, niedobrze, bo nie zużyłem, nie mianowałem asynów asynami. Przepraszam, że to mi się tak psuje, no. Najmocniej, naprawdę. Jasny gwint. Białe tło mi naprawdę strasznie tutaj przeszkadza. Dobra, najpierw pójdźmy może... Nie, nie możemy pójść do tej, do kryjówki Romulusa. No to, czyli ani... ani, że tak powiem, zbroi, ani asynów, nic. Dobrze nam idzie, jak zawsze. You must find them. They are everywhere and nowhere at once. I do not care how you do it. We cannot on our own, signore. You must help us. I am ill, you idioti! Micheletto will be here with my armies, and then you will see how quickly the assassini fall. You delude yourself, Cesare. God! What sorcery is this? Mogę używać innej broni, tylko jabłka niestety. Zobaczcie, mam się szybko tutaj już naprawię, regeneruję HP, tak? To jest też naprawdę niesamowite. Okej, okay, chyba nam się udało. Nie, albo nie. Okej, okay, teraz. Tego gościa jeszcze nie zabiłem. Czekajmy chwilę może. Albo sami go może zabiją. Sam się zabiłem teraz, co? Nie, jeszcze nie. Na szczęście. Dobra, on uciekł. Poza strefę. Okej, okay, chwila. Co jest z tym gościem? I on tutaj wraca do strefy. No dobra, chwilę poczekajmy na to, czy się naprawi. Dobra, jeden padł. Lubi też. Trzeba tutaj pójść do niego po prostu. Dobra, udało się, nareszcie, uch. Pobugowało się wszystko, jak widać. No nie, no i znowu. Super. Nie lubię tego, jak jest tutaj białe tło, bo strasznie po prostu wali po tym gnieździe i nie nadąża po prostu tego wykluczować kamera wtedy. No i znowu to samo. The Cardinal revealed under stress that Cesare plans to meet with Templar loyalists in the countryside. The Cardinal departs znowu w swojej Krystyny, o to jest fajne. I will follow him. Na razie muszę wszystko akceptować niestety. Ale wspomnienie Krystyny, to będzie ciekawe, co tam, coś więcej z Krystyną, co się stało z nią potem jeszcze, nie? To jest dość ważne.
Znaczy, interesuje mnie ten wątek, szczerze mówiąc, trochę. Niestety mam maksymalne poszukiwanie, nawet cóż innego mogę jeszcze zrobić, nie? Ale też nie mogę synu przyzwać, co jest dziwne troszeczkę, ale... Cóż... Ja ich nie ma. Więc gdzie są? Dobra, wskocz tutaj, Ezio. Gdzie oni mogą być, co? Ja mam być 4 dni, cholery nie widzę. Jaką mam misję w ogóle? Okej. Okej, wy się bijcie teraz. A gdzie jest Cezary teraz? To jest pytanie dobre. A tu jest kardynał. A, 6 kardynała. Dobra, nie wiedziałem, przepraszam. Green screen. Znaczy, no, z drugiej strony to po prostu ta biel mnie wkurza. Czy on siedzi na konia? Nie. My też nie bierzemy konia. Zatrzymał się. Ci już chyba wiedzą, że jestem. Jak mam maksymalne poszukiwanie, to chyba ten. To chyba... oni już wiedzą i po prostu wstają z tych ławek, żeby mnie... Żeby się ze mną nie spotkać, że tak powiem. Żeby nie było, że oni są też zdrajcami. A przy okazji, zobaczcie, asasyni nam się aktywowali, tak jakby. Okej, tam już jest Cezary i wszyscy. To jest kardynał, który właśnie szedł sobie do miejsca spotkania. Okej, udało nam się. Join me and I will take back Roma. We have decided to elect Della Rovere to the papacy. We are sorry. I paid for your appointment. Roma is not the same as it once was. Borgia money has become tainted. You will regret this decision. Assassino! Run! Hired men promise you their blood, but as soon as you need help, they turn against you. Guards! A wojnie. Myślę, że będzie chciał ich zabić. Cholera jest szybkie, dobra. Tak jak się zróbmy tak. Zobaczcie, co to będzie, jaka rzeź. O jasyni, nie? Potęga, absolutna potęga. Znaczy, dobra, to nie są asasyni, to są oficjalnie jeszcze rekruci. Częściowo. Też dostał. Ja mogę nadal używać tylko jabłka, prawda? Nie mogę schować sobie tego jabłka po prostu tak do kieszeni. Dokładnie. A spoko, przyzwałem sobie asasynów. Chociażby nawet jeden czy dwóch zginęło, to nie jest jakaś wielka strata teraz. Okej, on jest do wyeliminowania jeszcze. Też padłem teraz. Ale bardzo głupio zresztą. Niedobrze. Problematyczna sytuacja aktualnie troszkę. Ale zaraz się odnowi moje HP i będzie lucik. Co jest? A ktoś mnie postrzelił, dobra. Udało się, udało się. Jeszcze tylko tutaj zostało 3 kolejnych. Jaka moja syni? W ogóle... A, okej. Okay. Wszyscy są, tylko tak mi się udało, że ich jest strasznie mało z jakiegoś powodu. Tam jest jeszcze jeden, który się bije z 3 asynami. Jak widzicie, że bardzo dużo nasi asyni i HP tracą, czyż nie? Całych dwóch nam tutaj ucierpiało po jednym HP, po jednym
W jednym kwadraciku ledwo. Okej, już koniec? Koniec. Okej. To luz. Ojejku, to będzie najgorszy odcinek pod względem tego, że mi się Greenskin psuje, bo cały czas po prostu świeci białe światło, wali, nie? Wkurza mnie to. Trochę. My men tell me Cesare rallies his best soldiers in front of the main gate into Roma. Gather the assassins. We face him together. Nie mamy innej opcji, musimy cały czas akceptować tę misję. Dobrze, że to przeniosę na kolejny odcinek już. O, proszę, Gryński, nie napraw się, dziękuję. To jest Cezary. Oczywiście. All of Italia shall be united and you will rule beside me. Come to watch my triumph. Soon Micheletto and his army will arrive, but you shall be dead before then. On jest podobny do tego. Bardzo szybko to zrobił w sumie. No skoro jeszcze nie umarł przez tą truciznę, to nieźle, nie? Okej, no oczywiście asynu sobie przyzwałem, tak? Czemu by nie? Patrzcie, jak to pięknie robią ci asyni, no. Znaczy nie tylko asyni, ale i cała reszta. To źle zrobiłem, bo tam jest ten gościu, a nie tutaj. Pięknie. Ja kurczę, ich cały czas przybywa jakby. Chyba, że się mamy przez taki czas bronić teraz. A to nie będzie problemu absolutnie żadnego, zobaczcie co moje asyni sobie robią. Ja sam jakby biegać w kółko i będą wszystko zabijali teraz. Znaczy zobacz, tak jak powiedziałem, to jeszcze jakby rekruci, nie asyni. Dwaj kolejni zabici. O cholera, tamtemu asesynowi się ładnie obrywa. Tym dwóm w sumie się ładnie obrywa. Cholera. Ten cholera jest w bardzo ciekawej sytuacji. Tylko, że ich nie mogę odwołać w żaden sposób. Okej, ten... Zobaczcie, oni już niektórzy ledwo żyją, nie? Tutaj 2 HP, tutaj 3. A jak się tam dalej rzucają, ja muszę temu z dwójką pomagać tutaj teraz. Będzie problem. A nie, dobra, tam na Volpe jest, okej. To luz w miarę. Można by powiedzieć, tutaj mam ten trójkę. Tamten z dwójką biega. Ale zniknął gdzieś. Cholera, nie dosyć. Dobra, ale może będzie to nawet lepszy dla synchro, bo przynajmniej mi ten jeden nie zginie, kolega. Okej, ja muszę zostać w tym kółeczku niebieskim tam. Może kolega ten asasyn mi jeden nie zginie. Czyli jednak przyzywanie asasynów nie jest najmądrzejszy pomysłem, bo jak widać mogą zginąć łatwo. Jak się ich nie pilnuje. Na start po prostu używam tego na maksa. Nie, kurczę, przecież akceptuję to, że ja snu przyzwałem, mimo że on jednak umarł. Cholera, właśnie. Muszę poczekać teraz, mi się zregeneruje HP oczywiście. Ja muszę tutaj czekać teraz, żeby... Prawda... żeby z niej wygrać, w sensie muszę tak długo przytrzymać ten szturm, że tak powiem. Ich. To jest Klaudia w ogóle. Trzeba też pomagać troszkę. Ale jestem w dość nieciekawej sytuacji pod względem HP. Okej, poszło. Chyba nie jest źle. Można sobie poczekać teraz chwilę. Wy też chcecie się rzucać? Chodźcie. Nie będzie problem. Okej, ile ich mam tutaj? Czterech.
Cholera, żeby mi aż tu ich poumierało? A nie, to miałem czas na zabicie tych wszystkich, to po prostu tam kolejni cały czas przychodzi, nie wiem z jakiego powodu. Dobra, mniejsza. Zaraz ogarniemy, o co tu chodzi. A, właśnie. We will take back my city once and for all. This is not your city anymore. By order of Pope Julius II, I arrest you, Cesare Borgia, for the crimes of murder, betrayal, and incest. No! 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 This is not how it ends! Chains will not hold me! I will not die by the hand of man! No to prawda, w sensie on się jeszcze spowodzi, jak widzieliście, na samym początku gry w sumie. W pierwszych odcinkach, czy nawet w pierwszym odcinku to było pokazane. O, Leonardo już wrócił. If you are so worried, there is a way to find out. No, it is too powerful. It must be hidden outside the domain of men. What a shame. Hiding a masterpiece where no one will ever see it. And yet, what if he meant what he said? I cannot risk it. Aha, znowu. Ładanka z Juno, czy jakkolwiek ona się nazywała. Cesare was right. I have to leave. What about your friends? I built this brotherhood to last, with or without me. What do you intend to do? Plant a seed. Here, a gift. If this is goodbye, then keep your money. I do not want it. We will see each other again. You have my word. Buona fortuna, my oldest friend. And take the money. On your meager salary, you will need it. My patron has been arrested, after all. No właśnie, co nie dawca właśnie, Borgia. Przypomniało mi się tak. Z jego słowami się rzeczywiście to wszystko zgadza. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, no tak. Też nawiązanie kolejne. Sekwencja 8 zakończona. Czy jeszcze coś jest po tym? Znaczy, coś większego najwyraźniej musi być. Vittoria Algiassini, no. Co się tu dzieje w tym animusie? A, ta znaczność tej bitwy właśnie. O tym mówiłem. How did you find me? The apple you stole from Mario Auditore, let me hear. Kill him! Kill the assassin! Tear the maldito bastardo to pieces! Nie mogę przydać synu, jak widać. Ale mi nie przeszkadza. Okej, czyli tutaj walą te. Jakieś armaty, ja tutaj dostałem, niedobrze. Po 4 latach się z Borgią spotkaliśmy znowu. Dopiero. To był Rzym czysty, 1503. 9. Czy to będzie już koniec? Tak samo jak w jedynce przynajmniej. Bardzo podobnie to wyglądało. There are more than enough to go around. Wiedział, że potrzebuję amunicji, ale przecież nie potrzebuję amunicji wcale. Właśnie tak nie. Ja amunicję mam, ja zawsze mam amunicję. No spokojnie. Chyba galopuj, galopuj, koniku. Czemu to jest? Czy to jest jakieś nawiązanie do religii chrześcijańskiej, czy coś? Przeczukaj oliwny była bodajże ostatnia modlitwa Jezusa, jak się nie mylę. Tak, no, tak jak niewierzący mówi co o Biblii i wydarzenia w niej. Najgorsze jest to, że czasem znam ją lepiej niż nikt nie wierzący i to jest smutne aż. A i tak stwierdzam, że jestem gównem, nie? Okej, przejdźmy przez to szybko. Biegiem, biegiem, biegiem. To są już ci, że powiem, dobrzy ludzie. O, cholera.
Dobra, mogę to przeskoczyć na szczęście. Poznacić ci od tego. Znaczy tego, czy jakkolwiek się będą nazywał, zapomniałem teraz kurczego imienia. Tego, który był z Borgią wtedy, pod bramą, prawda? Który tam dojechał, znaczy przyszedł z tymi swoimi wojskami. Okej, okay, mogę się tutaj chyba schować. Będzie w porządku. Cholera, nie wyszło. To nie będzie jakoś specjalnie trudne. Mam nadzieję przynajmniej taką. Poszło. Udało się. Mijo, zdejmijo! To oczy jakie zrobiła, nie? Jak jej wyszły spoza orbit. Cieszę się na pluli, no ładnie. Cezary Borgia. Cholera, jestem tutaj, się już robi naprawdę bardzo nieciekawie. A bo to się biją i to dlatego tylu wrogów mogę mieć na sobie, że tak powiem. Muszę znowu być anonimowy, żeby coś tutaj zrobić więcej. To było łatwe. Znaczy ich wybijamy bez większego problemu, bo tutaj jest ich tylko kilku. Ci już uciekli, teraz jeszcze tylko tych trzeba powybijać, rozumiem. Oni są z dwóch różnych w ogóle oddziałów, jak widzicie, po mundurach. A i tak się ze mną biją, to jest dziwne aż. No cóż, w sensie ze mną się biją tam między sobą, prawda? No tak, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, bez przesady, okej? Okay? Zaczynają mi jakieś granice. Ja bym sobie zebrał tylko jakieś naboje chętnie. Jakieś pociski. O, super, pociski razy dwa. Razy cztery by się przydały. Wymieniono bełty, niestety nie są mi potrzebne bełty. Lekarstwo, trucizna, a pociski gdzieś, coś? Dupy, dobra, trudno, w takim razie zostaną mi dwa. Okej, okay, musimy się wspiąć na wieżę. To może być ciężkie. Nie pamiętam, jak się tutaj w ogóle wspinało potem, mimo wszystko. Okej, okay, tutaj jakoś? Nie. Ja, a może... No, jakoś musi być to tutaj, nie? Chyba, że jednak... A nie, to jest przecież drabina, co ja robię? Kurczę, nie zauważyłem, to w sensie widziałem. Myślałem, że to jest jakaś deska taka rozwalona. Po prostu, ej, ale Ezio, nie odwalaj, cholera, już. Jeszcze mi coś spędzi tutaj na szyi. Ej, Ezio się zjebał, chyba. Ezio, proszę cię, zadziałaj. O, dziękuję. Dobra. I teraz? Do góry, do góry, do góry, do góry. Okej, czyli trzeba się tylko po drabinach wspinać, tak? Ale skakuj tutaj, Ezio. Dobra. Cholera jasna. Nie lubię tego, bo on się tutaj trochę dziwnie zachowuje podczas tego. Okej, praca kamery była spoko, ale troszkę Ezio tutaj dziwnie zachowuje, naprawdę. Okej. Okay. Oczywiście ludzie lamentują nad zmarłymi. Dobra, zostaną teoretycznie tylko 2 minuty, ale w praktyce nie wiem, ile nam to zajmie, więc... No niestety będzie dłuższy odcinek, znaczy niestety tak, dla was pewnie hura, bo dłuższy odcinek, ale nie dla mnie. Bo ja jeszcze muszę nagrać przynajmniej jeden z syna dzisiaj, tylko nie wiem jeszcze z którego, pewnie z Revelations już wkrótce. A potem... A potem no będę już raczej wolny na dzisiaj. Dobra, chodźcie, to gnoję, bo wybijam was. Wiecie co? Ja zrobię troszkę inaczej, ja się z wami zaraz pożegnam po prostu, jak będzie 30 minut, bo potem jeszcze napisy są końcowe, które trwają po prostu nie wiadomo ile. A chciałbym jeszcze zrobić wspomnienie dotyczące... nie Kateriny, tylko tej... Tak, Kateriny, dobrze chyba mówię. Chyba. Zobaczam, kto to był.
I... A, cholera. I... No, w następnym odcinku to już zakończymy, tak mi się wydaje. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że obejrzycie też kolejne odcinki ze syna. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.